Nie tak dawno otworzył mi się pewien fragment w Biblii. Może od razu otwórzmy ten fragment. Kolosan, pierwszy rozdział. I natrafiłem na taki werset, na parę wersetów, które zaczęły mnie intrygować i zastanawiać. Postanowiłem troszkę głębiej wejść w te wersety, dlatego że tu jest niesamowita taka treść. W liście do Kolosan przeczytajmy ten fragment, pierwszy rozdział od 9 wiersza, może tylko te dwa ze względu na czas. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jemu upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Szczególnie ten werset 10 zwrócił na mnie uwagę, zwróciłem na niego uwagę, ponieważ jest tutaj powiedziane, że jest coś, co sprawia, że nasz Pan ma zupełne upodobanie. Kochani, my wiemy, że nie ma nic większego jak zbawienie. Nie ma nic większego jak to, kiedy się człowiek na nowo narodzi. Kiedy rodzice mają dziecko, rodzi się to dziecko, to jest dla nich największe szczęście. Nie ma większego z tych ziemskich. Bo nic ze sobą nie weźmiemy, ale dzieci tak. Dzieci są największym darem, można powiedzieć, szczęściem takim ziemskim, że tak powiem, chociaż dzieci są wieczne. A więc kiedy dzieci się rodzą, to jest wielkie szczęście nasze. I zdałoby się, że jesteśmy w siódmym niebie, kiedy dzieci się rodzą, ale co innego jest, gdy się dziecko rodzi, a co innego jest, gdy zaczyna wzrastać i zaczyna postępować, tak? Gdy zaczyna postępować i się okaże, że akurat na przykład no, jakieś nasze dziecko no, jest nieposłuszne, źle się zachowuje, sprawia nam wiele przykrości, problemów. Nie wiem, czy mieliście takie dzieci, czy macie może? Ja mam, także nie myślcie, że moje dzieci są takie święte. Ja też mam takie dzieci, gdzie nieraz muszę po prostu no, boleć gdzieś w sercu za to postępowanie. I tak sobie myślałem, Panie, jeżeli jest tak napisane, że abyśmy postępowali w sposób godny Pana, ku zupełnemu Jego upodobaniu, to znaczy, że możemy postępować nie ku zupełnemu Jego upodobaniu, tak? Jest tak? Amen. I tak postanowiłem właśnie zbadać, co apostoł Paweł miał na myśli, kiedy o tym mówił, ku temu zupełnemu Jego upodobaniu. Abyśmy postępowali w sposób godny Pana. A więc powołanie to jest jedna rzecz. Kiedy Bóg nas zbawia, to jest to jak gdyby brama. Wchodzimy na drogę, a postępowanie, życie, to jest ta droga, którą weszliśmy, tak? A więc Bóg cieszy się z tego, kiedy wchodzimy na tą drogę. To jest największe szczęście, ponieważ łapiemy się do Królestwa Bożego, łapiemy się do Jego rodziny, stajemy się członkami Bożej rodziny. Ale teraz Pan Bóg mimo wszystko powiada, że jego jak gdyby pełnią szczęścia jest to, kiedy nasze życie Jemu będzie się podobać na tej drodze. Tak? Kiedy nasze życie Jemu się będzie podobać na tej drodze. Bo może być tak, że weszliśmy na tą drogę, ale jednak nasze życie no, nie jest takie zupełne, jakie On by chciał. Nie? I dlatego ja postanowiłem wejrzeć głębiej, co tutaj Paweł miał na myśli.
Bo chodzi o postępowanie. O jakie konkretne postępowanie chodzi, abyśmy to mogli odkryć? Wiem, że to jest temat na pewno niewyczerpalny i tak szeroki. I kiedy zacząłem sprawdzać inne fragmenty o tym, że nasze życie ma być godne Ewangelii, to zauważyłem, że odpowiedź, czym jest to postępowanie, jest właśnie w okolicy tych wersetów, które mówią o godnym postępowaniu. I akurat w tym, w Kolosan tutaj nie mamy, ale w liście do Filipian 1:27 czytamy podobne słowo. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Znowu, tylko ten pierwszy fragment, tak? Później mamy Efezjan 4:1. Napominam was, aby ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Tak? Znowu tu jest to samo. A więc postępowanie godne Pana, godne Ewangelii, godne powołania. Jakie więc to ma być to postępowanie? Konkretnie o co chodziło właśnie Pawłowi? I dlatego, tak jak powiedziałem, że odpowiedź jest w tych wersetach, które leżą tuż obok tych głównych stwierdzeń. I w liście do Filipian właśnie, w pierwszym rozdziale, 27 przeczytałem i tutaj tylko przeczytałem część niewielką, więc przeczytajmy, co miał na myśli apostoł Paweł, kiedy mówił, że niech wasze życie będzie godne Ewangelii Chrystusowej. I czytamy dalej w tym 27 wierszu. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii. I drugi rozdział, drugi werset, to jest kontynuacja całej tej myśli. Dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Czwarty werset też. Apostoł Paweł mówi, że dopełnijcie radości mojej. To tak jak w pierwszym fragmencie, kiedy Pan Bóg przez apostoła Pawła mówi ku zupełnemu jego upodobaniu. I apostoł Paweł mówi, że szczytem mojej radości jest to, kiedy wasze życie będzie zgodne z waszym powołaniem, godne Ewangelii, gdy będziecie jednej myśli, gdy będziecie zgodni, ożywieni jednomyślnością. To jest ten werset drugi. Natomiast tutaj w wersecie 27 czytaliśmy, czy będę nieobecny, czy ujrzę was, abym słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z Pawłem za wiarę Ewangelii. Jeden temat, podsumowując, to przede wszystkim zachowanie jednomyślności w celu osiągnięcia razem wyższych celów. Brak jakiejkolwiek rywalizacji, a wręcz zachęcanie, promowanie innych bardziej niż siebie w celu zachowania właśnie tej jednomyślności. List do Efezjan, teraz wróćmy do tego fragmentu, którego już zacząłem czytać, 4 rozdział. I tam czytałem 1 werset, a teraz przeczytajmy 2 werset. Co miał Paweł na myśli, kiedy mówił, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze? I 2 werset i 3 nam mówi o tym. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. A więc też ten temat. Jedność, zachowanie jedności ducha w spójni pokoju. Teraz idźmy dalej. Czy inne listy jeszcze mówią o tym, podobnym temacie?
Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 werset. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 10 werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania. No to jedźmy dalej. List do Rzymian, 15 rozdział. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa, abyście jednomyślnie, jednymi usty wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. W każdym niemal liście, kiedy czytamy listy po kolei, w każdym liście Paweł zaznaczał, zwracał na to uwagę. Tam już pojawiły się w niektórych tych właśnie zborach, do których pisał apostoł Paweł, przejawy braku jedności i dlatego tam Paweł mówił, proszę was, zachowajcie jedność. Na przykład liście do Koryntian, tam mówi, że jedni Pawłowi, drudzy Apalosowi i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego rozwijał. Ale nie bez powodu apostoł Paweł zwraca uwagę na temat tak bardzo istotny według mnie, który ja uważam, że jest tym właśnie postępowaniem najważniejszym w Kościele. Postępowaniem, które Panu przynosi zupełne upodobanie. Oczywiście jest to jakiś wycinek, ale uważam, że kwestia jedności, będziemy to rozwijać, czym ona jest i tak dalej, na czym polega i tak dalej, jest czymś, co jest niesamowicie ważnym, dlatego że jest to klucz do niesamowitych błogosławieństw w Kościele. Niesamowitych błogosławieństw w Kościele. I dlatego nie bez powodu Jezus modlił się o jedność wierzących, kiedy odchodził z tego świata. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale 4 razy Pan Jezus mówił do swojego Ojca i prosił swojego Ojca, aby byli jedno. 17 rozdział, 11 werset. Zachowaj ich, aby byli jedno. 21 werset. Aby wszyscy byli jedno w nas, aby świat uwierzył. Ja tylko skróty podaję. 22 werset. Aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy. I 23. Aby byli doskonali w jedności. Kochani, Pan Jezus odchodząc z tego świata był świadomy, że jedność Kościoła będzie największą siłą, która wyzwoli niesamowite błogosławieństwo. Po prostu wyzwoli takie błogosławieństwo, że Bóg będzie mógł działać w sposób niesamowity. Dlaczego? Bo celem jedności, ja powiem tylko o dwóch takich celach, ale celem podstawowym jedności jest objawienie samego charakteru Boga. Samego charakteru Boga. Jak czytaliśmy w tych fragmentach Ewangelii Jana w 17 rozdziale, jest powiedziane, aby świat poznał, tak jak ja jedno z Tobą jestem. Aby poznał, że ja jestem w Tobie, a Ty jesteś we mnie. Aby świat poznał, kim ja jestem, kim my jesteśmy. Celem jedności jest objawienie charakteru Boga. I Bóg jest jeden, a słowo jeden w hebrajskim, słowo jeden, echad, wyraża złożoną jedność, zbiorowy umysł. Tak to oznacza słowo jedność, że Pan jest jeden. Jest to w 5 Mojżeszowej, 6 rozdziale, w 4 wersecie jest powiedziane, że Pan jest jeden, czy jedynie Pan jest, ale tam chodzi o słowo jeden. I to słowo echad wyraża złożoną jedność, zbiorowy zmysł. Sugeruje ono różnorodność w jedności, tak jak kiść winogron. Kiść jest jedna, ale tych gron tam jest bardzo dużo, tak? Ale to stanowi jedną całość. I to jest opis Boga. Nigdzie nie ma użyte słowo jeden w stosunku do Boga jako o absolutnej jedności. W sensie, że tylko jeden i nic więcej.
Właśnie Bóg jest jako jeden, ale właśnie określony tym wersetem Echad, który wyraża złożoną jedność, zbiorowy zmysł, sugeruje ono i różnorodność w jedności, tak jak kiść, winogron. To sobie zapisałem. A więc jedność, celem jedności jest objawienie samego charakteru, samej natury Boga. Wiemy, że Bóg jest w Trójcy i Bóg jest jako Ojciec, Syn i Duch Święty i tam jest doskonała jedność, tam jest doskonała harmonia. I kiedy Kościół wchodzi w jedność, to on reprezentuje naturę i charakter samego Boga. I dlatego to jest tak bardzo istotne. Dlatego, że Kościół reprezentuje Boga tu na ziemi, tak? Amen? I jeżeli my mamy reprezentować Boga na ziemi, to my musimy reprezentować Jego naturę, Jego charakter. I drugim celem jedności jest wspólne, owocne, skoordynowane działanie, które właśnie przynosi błogosławione efekty. I tym końcowym takim efektem ma być właśnie zebranie żniwa. Zebranie żniwa, do którego nas Bóg powołał, ale to może się odbyć właśnie dzięki takiej skoordynowanej pracy Kościoła jako jeden organizm, jako jeden zgrany zespół. Ktoś może powiedzieć, że to się może stać tylko pod wpływem działania Ducha Świętego. To On, gdy jest wylany, sprawia przebudzenie, sprawia wielkie żniwo. I żniwo to jest zebrane. I to jest prawda. Amen. Zgadzam się z tym, dlatego że czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, że w wyniku wylania Ducha Świętego zebrani na początku, kiedy zostali napełnieni Duchem Świętym, to wiemy, że zebrali żniwo 3000 dusz, kiedy Duch Święty stąpił. A potem 2000. I czytamy w rozdziałach tam następnych, w 4 rozdziale, w 32 wierszu, że u tych wszystkich było jedno serce i jedna dusza i nikt nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Wspólnota była tak mocna, że to po prostu było coś unikalne. Dzieje apostolskie właśnie 4:32 nam mówią, ale wcześniej, wcześniej przed tym wersetem jest powiedziane, że Duch Święty stąpił. I na nowo zostali napełnieni i miejsce się zatrzęsło i z odwagą głosili Słowo Boże. Duch Święty po prostu ich wypełnił do przelewu. I oni, jest powiedziane, że a u tych wszystkich serce było jedno, przepełnione niesamowitą jednością. To było takie niesamowite świadectwo dla otaczającego świata. I dlatego ktoś może powiedzieć, no tak... jedność, ale to musi być działanie Ducha Świętego. To się nie da się samemu wyprodukować tego, choćby nie wiem, jak się starał. I to jest prawda, że efektem działania Ducha Świętego, wylania Ducha Świętego na Kościół, takiego świeżego wylania, jest jedność. To nie ma żadnej wątpliwości, dlatego że nasze serca są zanurzone w Jego miłości, nasze sprawy jak gdyby są mało ważne, liczy się to, co Pan chce działać w Kościele, nasze jak gdyby indywidualne aspiracje, wszystko to idzie gdzieś na bok. I ja myślę, że kiedy tak patrzymy na pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich, to właśnie taki Kościół widzimy, że on był tak zafascynowany Bogiem, tym działaniem Ducha Świętego, darami Ducha Świętego, że oni nie mieli czasu na jakieś tam budowanie własnych imperiów. To po prostu było na boku, to było nieważne. Ta jedność wynikała z pełni Ducha Świętego. Ale właśnie ktoś powie, no dobrze, ale to jest właśnie taki owoc tego, że Duch Święty stąpił, odświeżył tą społeczność, napełnił ich i oni mieli to po prostu z góry. To nie było z nich. Ale kochani, musimy też zwrócić uwagę na to, że zanim to do tego doszło, kiedy Duch Święty został wylany, już wtedy czytamy o uczniach pańskich w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale, w 14 wierszu, że oni się spotykali na jednym miejscu
I czytamy o tym, że ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Czy oni mieli Ducha Świętego? Pełnię Ducha Świętego? Nie mieli. Czekali. Ale jest powiedziane, że czekali jednomyślnie. A więc, kochani, nie możemy wszystko zrzucić na Boga i powiedzieć, Panie, bez Ciebie nie potrafimy być jednomyślni w tym sensie wsparcia Ducha Świętego, jako efekt wylania Ducha Świętego. I ponieważ nie czytalibyśmy tego o tej postawie, jaka była, że jednomyślność w oczekiwaniu na obietnicę Ducha Świętego, to był jeden z też z warunków wylania Ducha Świętego, kiedy oni mieli razem, wspólnie oczekiwać na wylanie Ducha Świętego. A więc jednomyślność jest bardzo konieczna, aby Duch Święty po pierwsze mógł zstąpić na Kościół, a po drugie, aby podtrzymywać ten ogień Ducha Świętego. Bez niej, bez tej jednomyślności, prędzej czy później ogień zgaśnie lub zmaleje. Wiecie, to nie jest tak, że jak Duch Święty stąpi, wszyscy jesteśmy pod wpływem Ducha Świętego i po prostu już nic nam nie grozi. Żaden duch niejednomyślności nie wejdzie do Kościoła. To nie jest prawda. Szatan, wróg, będzie robił wszystko, aby zburzyć ten porządek, dlatego że on wie, że kiedy Kościół jest jedno, to on jest przegrany. On nie ma szans. To jest dla niego porażka. To jest dla niego totalna porażka, kiedy Kościół jest jedno. I dlatego w 6 rozdziale w Dziejach Apostolskich czytamy, że już ten duch szemrania przyszedł szybko, bo pewne kobiety, wdowy były zaniedbywane. I zaczęło się szemranie i tak dalej, i tak dalej. I to chciało się wkraść do Kościoła. Dlatego bracia szybko to rozpoznali, że to jest też atak, ale też pewnego rodzaju możliwość, jak gdyby niezagospodarowana, którą trzeba rozwiązać, więc wszystko robili, żeby po prostu ten duch niezgody, jakiegoś szemrania nie wszedł do Kościoła. Dlatego, że królestwo ciemności rządzi się właśnie duchem rozłamu, buntu i anarchii, niezgody. To jest natura władcy ciemności, który teraz działa w synach opornych, jest napisane. Ten duch wkrada się również do Kościoła. Kochani, nawet, wiecie, czytamy, że tacy mężowie Boży jak Paweł i Barnaba w pewnym momencie się musieli rozejść, dlatego że doszło do nieporozumienia. Nie wiemy, jakiego to było kalibru nieporozumienie. Być może pożegnali się po chrześcijańsku i nie było żadnych tych, myślę, że tak na pewno było, dlatego że później czytamy, że oni dalej później współpracowali po jakimś czasie, ale generalnie coś, każdy z nas jest atakowany, jeżeli Paweł, Barnaba, było między nimi jakieś nieporozumienie, jakaś niejedność, to znaczy, że każdy z nas jest narażony. Amen? Każdy z nas. Bo diabeł wie, co to jest jedność. Dlatego ta postawa jedności jest tą postawą, analizując te wersety, które na samym początku przeczytałem, która się Panu najbardziej podoba. Nie powiem, że to jest jedyna postawa, ale jest to postawa, która się najbardziej Panu podoba. Jak gdyby ku zupełnemu jego upodobaniu, tak? I musimy walczyć o nią, aby przyszło błogosławieństwo wynikające właśnie, błogosławieństwo wynikające z tej postawy jednomyślności, jedności, jednego zdania, jednego ducha. I taki piękny obraz czytamy, ale czytamy Psalm 133, on jest bardzo krótki również. I czytamy tutaj takie słowa piękne. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. O, jak dobrze i miło, gdy bracia i siostry w zgodzie żyją. Mieszkają. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Aarona, sięgającą brzegu jego szaty.
Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjon. Na razie to tyle. Cenny olejek na głowie, który spływa na całe ciało. Jest to namaszczenie, jest to obraz namaszczenia Ducha Świętego, które spływa z głowy Chrystusa na całe ciało, na Jego ciało, na Jego całe ciało, nie na jakąś część, ale na całe ciało, aż do kraju szaty. Jest to jak rosa. Rosa jest odświeżeniem, jest to orzeźwieniem, przynoszeniem czegoś orzeźwiającego, odświeżającego. I czytamy, kiedy właśnie jest ta postawa jednomyślności, zgody, jednego celu, jednej wizji. A pamiętamy, że celem jest to, żeby odzwierciedlać Boży charakter, ale również, aby zebrać żniwo, aby Pan nas mógł użyć. Tam Pan zsyła właśnie błogosławieństwo. Jest powiedziane, tam Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne, a więc daje przebudzenie, daje nowe życie. I ten Boży model Bożego błogosławieństwa jest dla całego ciała. Całe ciało jest namaszczone. Bóg chce bowiem posługiwać się wszystkimi członkami swego ciała. Nie tylko niektórymi, liderami i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, po co są liderzy? Czy po to, żeby byli, nie wiem, gwiazdami, jakieś jednostki, które, nie wiem, Bóg wybiera, żeby wszyscy ich podziwiali. Mamy oczywiście ojców duchowych, ja też naśladowałem, można powiedzieć, wiarę tych, którzy byli przede mną i którzy żyli jeszcze. Może nie będę mówił kto, miałem trzech takich, których po prostu bardzo mi się podobali. No po prostu byłem zafascynowany ich wiarą. Po prostu dokonywali takich rzeczy niesamowicie. No ale jeden zmarł, drugi zmarł, trzeci zmarł. Nie ma. Nie ma ich na żywo. Oczywiście została ich historia i to też jest godne naśladowania. I Biblia nam mówi, żebyśmy ich wiarę naśladowali, tak? Ale już nie mogę ich tak podziwiać, tak wiecie, w świetle Jupiterów. Później miałem jeszcze jednego, takiego młodszego, mówię, no ten jest tak młodszy, to na pewno jeszcze będzie dłużej żył, no ale miał 57 lat i zmarł. Wiecie, a to był największy taki mój, powiem, świadek, taki niesamowity, Boży człowiek, który po prostu, no, tak jak Dawid miał swoich 30, ale wśród nich trzech było, tak? Którym nikt nie dorównywał. Tak ten, uważam, że nikt mu nie dorównywał w porównaniu z tym, co on zrobił. Ale oczywiście wiemy, że to nie on, tylko Pan przez niego, ale on dał się użyć. I kochani, po co są ci liderzy? Liderzy, jest powiedziane, że są po to, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, aż wszyscy staniemy się jacy? Podobni do Chrystusa. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary. Znowu ten słowo jedność. Aż wszyscy staniemy się jedno. I właśnie Bóg zabiera te gwiazdy do siebie, abyśmy oczekiwali, że On przez Ducha Świętego może użyć mnie i może użyć ciebie. Amen? Bo te gwiazdy odchodzą, a później przychodzą inni. I Bóg oczekuje, że ty będziesz i ja, że będziemy kontynuatorami, że nie będziemy czekali na znowu pojawienie się jakiejś gwiazdy, tak jak sędziowie w Izraelu, którzy przyszli i wybawili naród z potrzasku. My też byśmy chcieli, żeby w Polsce jakiś objawił się ktoś tam, nie będę mówił kto, żeby on wyrwał, żeby pociągnął cały ten kraj. Tak, i mamy takie po prostu, wiecie co, to jest dla nas fajne, bo to jest takie wygodne, nie? Zrobią to za nas. Zrobią to za nas, my im tam zapłacimy ewentualnie, nie, ale wesprzemy ich i nic więcej, tak? Kochani, tak nie. To nie jest Boży model. Bóg pragnie, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania. Wszystkich. Wszystkich. I
Bóg chce wylać swego ducha na wszelkie ciało, aby każdy stał się dawcą, a nie tylko biorcą. Wiecie, najszczęśliwszy człowiek to jest ten, który może dawać. Nie ma szczęśliwszego człowieka. Ten, który może dawać, a ten, który musi ciągle brać, to jest jakieś nieporozumienie. Jeżeli ciągle muszę brać. Ja oczywiście chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, że żeby coś dać, trzeba wziąć, tak? Ale nie można ciągle brać i nic nie dawać. Nie? To jest po prostu dramat. I dlatego jest napisane, że biorąc pod uwagę czas, powinniście być już dawno nauczycielami. Nauczyciel co robi? Daje. A uczeń bierze. Bierze. Później jeszcze wrócę do tego tematu nauki. I dobrym przykładem tutaj, jak powinien funkcjonować Kościół w jedności, w jednomyślności, jak zgrana drużyna, jest zespół piłkarski. I nie wiem, czy dobrze wszystko powiem, bo słyszałem to od Jakuba Kamińskiego. On właśnie mówił o zespole. On grał zresztą. I mówi, że w danym zespole, w klubie jest 30 zawodników, którzy mają kontrakt. 30 zawodników. I wśród tych 30 zawodników oni wszyscy trenują, ale trener wybiera na mecz, który ma się odbyć, 18. I właściwie tych 18, oni zawsze, prawie zawsze, to są ci sami. Natomiast tych 12, oni praktycznie nigdy nie zagrają mecza. Oni nigdy nie zagrają mecza. Ale wszyscy jadą na mecz i kiedy jest mecz, tam formularz zgłoszeniowy jest, wpisuje się tylko 18 zawodników, z czego tylko 11 gra, a reszta jest rezerwowych. Teraz zdaje się tylko 4 jest rezerwowych. Ale tych reszta 12 osób siedzi na trybunach. Nawet nie siedzą tu za linią boiska, ale siedzą na trybunach. Wiedzą, że nie będą grać. I to jest niesamowite. Oni wiedzą, że nie będą grać. Ale na treningu dają z siebie wszystko. Wszystko dają z siebie. I prawda jest taka, że chociaż nie zagrają meczu w tym powiedzmy głównym meczu, tylko na boisku gdzieś tam, gdzie trenują, to oni poprzez swoją postawę, oni dają tym pozostałym, tym 12 czy tym 18 możliwość podniesienia swoich umiejętności. Choć nie będą grać, to oni jednak będą tak samo potrzebni, jak ci, którzy będą grać mecz. Tyle samo trenują i w razie zwycięstwa razem tak samo się cieszą. Dostają taką samą wypłatę, jak ci, którzy grają mecz. Jednym słowem, oni są tak samo ważni, ponieważ ci, którzy grają główny mecz, oni potrzebują z kimś trenować, tak? Oni muszą rywalizować. W ten sposób ich umiejętności po prostu się rozwijają. I owszem, być może któryś z tych tam 12 może czasem wskoczy do tej pierwszej 18, ale jest to mało prawdopodobne. I kochani, kogo oni reprezentują? I ci właśnie tych 12, którzy zostało, którzy nie grają meczu, to są ci, którzy wspierają tych z pierwszej linii. Tak zwane zaplecze, bez którego zespół nie istnieje. To są ci, mówiąc obrazowo, co pracują w kuchni, co pracują w obsłudze porządkowej, obsłudze nagłośnienia, obsłudze telewizyjnej i w wielu innych obsługach. To są ci, którzy walczą w modlitwie, w stawiennicy, którzy oczyszczają atmosferę z diabelskich wpływów.
I każdy z nas jest potrzebny. Każdy, tak jak członek naszego ciała, każdy z nas jest potrzebny w tej drużynie. I ciało jest sprawne wtedy, gdy każdy członek ze sobą w jedności jest skoordynowany. I to jest właśnie taki obraz właśnie, czym jest ta jedność, że Kościół jest jak zgrana drużyna, gdzie może wydawać ci się, że ty nie jesteś w tej osiemnastce, ja tam jestem na tyłach, na trybunach, siedzę na trybunach daleko, tam pod balkonem albo na balkonie i obserwuję, tak? Kochani, nie myślcie tak nigdy o sobie. Każdy z nas gramy w jednej drużynie. W jednej drużynie. I siłą tej drużyny jest co? Nie to, że mamy silnych przywódców, że mamy silnych, nie wiem, wspaniałe gwiazdy, ale siłą całego zespołu jest jednomyślność, że jesteśmy złączeni jednym celem i wspólnie wszyscy pracujemy na jedną, strzelamy do jednej bramki, tak? Strzelamy do jednej bramki. Wiemy, gdzie mamy strzelać. To jest nasz cel. I tutaj, kochani, w zborze jest trening. Natomiast rozgrywki powinniśmy prowadzić na zewnątrz. Czyli w zborze trenujemy, szkolimy się, inaczej mówiąc, bierzemy, a na zewnątrz powinniśmy dawać. Powinniśmy rozgrywać mecz. Wydaje mi się czasem, że Kościół na zewnątrz niewiele rozgrywa. Czasami więcej rozgrywek jest wewnątrz. I o to właśnie chodzi diabłu. Nie zauważamy to? Wiecie, ktoś mówił nie tak dawno, albo może już to było dawno, ale mówił o żołnierzach kanadyjskich, którzy wrócili z wojny. To chyba z II wojny światowej, nie wiem z której, ale wrócili z wojny. I wiecie co? Tam u siebie w Kanadzie oni zaczęli strzelać do siebie, bo ich ponosiło. Mieli energię, ale nie umieli ją wyładować. Na froncie to oni wiedzieli, gdzie mają strzelać, tak? Do kogo i tak dalej. Ale właśnie tam, i to jest fakt, że oni po prostu do siebie strzelali. Nie wiem, czy nawet nie pozabijali się. I to jest jak gdyby przykry, taki smutny obraz, ale właśnie pokazuje, że nieraz my rozgrywki zamiast rozgrywać na zewnątrz, czyli być żniwiarzami, być tymi, którzy niosą Ewangelię, którzy pracują razem, to nieraz te rozgrywki się wewnątrz rozgrywają. A po drugie, jak mamy trenować tu w zborze, jak mamy trenować? Wiecie, ja myślę, że nieraz jest tak z tym trenowaniem, że tak jak Paweł mówił, że powinniście już być dawno nauczycielami, jesteście ciągle uczniami, czy niemowlętami, których trzeba karmić i tak dalej, i tak dalej. Jest takie powiedzenie przez uczniów, zresztą wszyscy byliście uczniami, ja też, i takie powiedzenie jest: wykuć, zapomnieć, byle zaliczyć. Tak? Wykuć, zaliczyć i zapomnieć. Po co ta nauka? Po co tyle przedmiotów? Moje dzieci mówią, połowa przedmiotów w ogóle do niczego niepotrzebna. Wykuć, zapomnieć, czy zaliczyć i zapomnieć. Ale myślę, że my nie chcemy zaliczać kolejnych spotkań, tak? Bo dzisiaj wtorek przecież, nie? Niedziela, a później jeszcze są czwartek. Nie chcemy zaliczać tylko i zapominać. My nie chcemy zaliczać, bo wtedy wchodzimy w religię, ale mamy tak trenować, aż trener, Duch Święty powie, teraz czas, abyście poszli na zewnątrz. Jesteście tak zjednoczeni jednym celem, jedną wizją. Czekacie na mnie, na moje działanie, więc ja was posyłam z moją mocą. I Bóg wylewa swojego ducha właśnie wtedy, kiedy my oczekujemy, kiedy trenujemy, kiedy oczekujemy na Niego.
I kochani, ja myślę, że to jest takie wezwanie do nas. Powiesz, że nie jesteś w tej jedenastce, może nawet nie czujesz się na ławce rezerwowych, ale pamiętaj, że jesteś w tej trzydziestce. W tej trzydziestce i każdy z nas dostanie tą samą wypłatę, mówiąc kolokwialnie, tą samą zapłatę, bo każdy z nas jest ważny. Liczy się gra zespołowa, a nie solowy pokaz. I podsumowując, kochani, bo tylko to właśnie chciałem zwrócić uwagę na to, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że potrzebujemy działać w jedności, takiej niesamowitej jedności. Jeżeli nie wynika ona tak naprawdę z Ducha Świętego, która nie wynika ona z takiego bezpośredniego działania, wylania Ducha Świętego, takiego świeżego wylania Ducha Świętego, to powinniśmy mieć taką postawę, jaką mieli uczniowie, kiedy zgromadzali się i chcieli, oczekiwali na wylanie Ducha Świętego, również w jednomyślności. A więc podsumowując, drużyna zgrana wie, jak walczyć, bo wspólnie trenuje, poznaje zamysły wroga. Wiecie, że drużyny piłkarskie, one mają specjalne zatrudnione osoby, które analizują dokładnie strategię, jak gra przeciwnik. Wszystko jest dokładnie analizowane. Kochani, my tego się też tutaj uczymy. Wiemy, jak zamysły jego są nam znane. Amen? Dlaczego? Dlatego, że Boże Słowo nam to mówi. Dlatego potrzebujemy być na tym miejscu, potrzebujemy się szkolić, potrzebujemy wchodzić w znajomość tego, kim jest wróg. Też nie tak za dużo, bo ktoś powiedział, że po prostu najważniejsze, zresztą to jest w Biblii napisane, że najważniejsze, abyśmy wzrastali w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Abyśmy Pana naszego poznawali za wszelką cenę. Bo kiedy znamy, jaki jest prawdziwy pieniądz, niepodrobiony, to wtedy łatwo nam będzie. Nie musimy się uczyć, jakie są podrobione pieniądze. Wystarczy, że znamy, jaki jest prawdziwy. Tak? I wtedy łatwo nam to będzie rozróżnić. I ta zgrana drużyna to ma cel, zwycięstwo, zebranie z żniwa, bo wspólnie działa. I zupełne upodobanie Panu to jedność drużyny Pana, bo wtedy każdy zawodnik wie, co ma robić w zespole. I zanim Duch Święty zostanie wylany na wierzących, wierzący muszą postarać się o jednomyślność, szukanie jednomyślności, jednomyślnie, w jednomyślnej modlitwie, szukanie mocy Bożej, aby Duch Święty mógł wylać się na Kościół. A gdy to nastąpi, wierzący muszą postarać się utrzymać tą jednomyślność. To znaczy wspólnie, razem pracować i pomagać jeden drugiemu we wzroście. Bo wiecie, tak naprawdę wielu z nas, myślę, że chyba każdy z nas, albo może większość z nas przeżyła, wie, co to jest napełnienie Duchem Świętym. I mieliśmy, ja przynajmniej miałem takie mocne przeżycie, to napełnienie Duchem Świętym. Nie wiem, jak niektórzy mówią, że przeżyli chrzest Duchem Świętym, a no, praktycznie nie było jakichś nawet oznak zewnętrznych. Nie wiem, nie dyskutuję z tym, ale w każdym razie, kiedy ja przeżyłem chrzest Duchem Świętym, to było to niesamowite, to było niebo na ziemi. To było niebo na ziemi. I wiecie, miałem wiele takich momentów, kiedy Duch Święty jak gdyby wstępował na moje życie i doświadczałem takiego dotyku Bożego i zawsze sobie mówiłem, Panie Boże, żeby się to nie skończyło. Po prostu, żeby się to nie skończyło. Ale prawda jest taka, że to się kończy. Że to się w większym lub mniejszym stopniu kończy. I naprawdę nie jesteśmy Panem Jezusem, który cały czas chodził w Duchu Świętym. Cały czas był pełen Ducha Świętego. I dlatego nie na próżno jest napisane, że mamy co? Mamy dbać o to, abyśmy uzupełniali, abyśmy się napełniali Duchem Świętym. Abyśmy cały czas chodzili w mocy Ducha Świętego. I dlatego nie jest to może taką wielką sztuką, żeby
żeby przeżyć chrzest Duchem Świętym, żeby przeżyć napełnienie Duchem Świętym, ale sztuką jest utrzymać tą pełność na co dzień. To jest sztuka. To jest sztuka. I tego nam brakuje. Żeby wchodząc, wejść, żeby gdy wejdę w tą obecność Ducha Świętego, w to Boże działanie, żeby już nie wyjść z tego strumienia Ducha Świętego. I diabeł będzie robił wszystko, żeby nas po prostu w jakiś sposób podejść, żeby nam odebrać tą władzę, którą mamy i tą moc w Duchu Świętym, bo on wie, że chrześcijanin bez mocy Ducha Świętego jest niewiele mu zagraża. Amen? Niewiele. Dlaczego? Dlatego, że ludzie w tym świecie są w mocy Królestwa Ciemności. I żeby ich wyrwać stamtąd, potrzebujemy moc Ducha Świętego, nie własną siłą, nie własną głową, bo wtedy ludzie się nawracają głową, ale nie sercem. Ich życie nie jest zmienione. Z takimi ludźmi są tylko problemy, jeżeli my ich chcemy nawrócić bez mocy Ducha Świętego. Takimi ludźmi są tylko problemy. Oni wiecznie mają ale. Ale kiedy ktoś jest dotknięty mocą Ducha Świętego, ktoś, kto raz doświadczył moc Bożą, ten nie ma wątpliwości. Wie, bo przeżył. I dlatego to jest bardzo wielka odpowiedzialność, żeby po prostu chodzić w mocy Ducha Świętego cały czas. Ale żeby chodzić w tej mocy Ducha Świętego, potrzebujemy mieć tą postawę, jaką apostoł Paweł pisał w każdym liście, starając zachować się jedność Ducha. Postawa uniżenia w Kościele, że nie ma żadnej rywalizacji, że ja po prostu doceniam mojego brata, bo wiem, że przez niego Duch Święty chce mówić, że chce przez moją siostrę Bóg chce ją używać. Nie stawiam się wyżej ponad nikogo, bo to jest od razu, Duch Święty jest od razu zasmucony. Jeśli nie odszedł, to Duch Święty nie odchodzi, ale jest zasmucany. Jest powiedziane, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Tak? Przez taką postawę braku jedności. Dlatego, kiedy będziemy się modlić, chcielibyśmy się modlić o to, aby Pan dał nam właściwą postawę, ale też, żebyśmy mogli mieć właśnie ten głód Ducha Świętego. Bo my wiemy, że kiedy Duch Święty wstępuje na nasze życie, to ta jednomyślność, ona przychodzi jak wspomaganie w kierownicy, w samochodzie. Nie musimy się męczyć, nie musimy się jakoś wysilać o to. To przychodzi takie wzmocnienie, że po prostu to jest cudowna podróż. My już zapomnieli, co to znaczy jeździć bez wspomagania, ale kiedyś to się bez wspomagania jeździło, nie? To się trzeba było namęczyć. Ale teraz ze wspomaganiem to jest coś wspaniałego. I dlatego Duch Święty jest tym, który po prostu chce nas wspomagać. I możemy się zgodzić, że pozostaniemy na takim poziomie Ducha Świętego, jakim teraz jesteśmy. Że powiemy, no, przeżyłem przez Duchem Świętym, przeżywam Bożą obecność. Nie jest źle. Nie jest źle. Ale czy to jest ten poziom, który Bóg chce? Żebyśmy chodzili? Czy raczej Bóg nie planuje takiego poziomu, w którym chodzili pierwsi apostołowie, kiedy Kościół wsparty mocą Ducha Świętego pomnażał się codziennie? Czy o takim poziomie marzymy? Czy chcemy po kostki, po kolana, czy po pas? Albo może więcej, może chcemy płynąć. Ja chcę być noszony przez Ducha Świętego. Ja nie chcę kontrolować Ducha Świętego, ale niech On ma pełnię władzę nad moim życiem. Czy możemy się zgodzić na ten poziom? Czy, kochani, bez tego poziomu, kiedy całkowicie zanurzymy się w Duchu Świętym, nie ma przebudzenia, nie ma żniwa. Znacie tą historię z Efezjan, raczej z Ezechiela, kiedy woda wytryskała właśnie ze świątyni i tam, kiedy prorok wchodził co jakiś czas przez tą wodę, ona mu sięgała do kostek, do kolan, do bioder, do pasa i później już całkowicie był
był przez tą wodę noszony. I właśnie kiedy wszedł całkowicie do tej wody, wtedy ta woda dotarła do miejsc, gdzie nie było życia. I gdzie tylko tam dotarła ta woda, od razu przychodziło życie, a woda zgniła, zaraz stawała się zdrowa. I dlatego jedność. Kochani, jedność. Myślę, że możemy się zgodzić z tym, że tak jak z tych 120, że potrzebujemy mocy Ducha Świętego. Amen? Mamy. Amen. Ale co dalej? Zgadzamy się, jesteśmy jedno w tym, że potrzebujemy mocy Ducha Świętego, ale co dalej z tym zrobimy? Bo możemy się tylko zgodzić i nic więcej. Bo apostołowie, uczniowie się zgodzili, jest powiedziane i oczekiwali. I oczekiwali. Oczekiwali. 10 dni czekali. Pan Izajasz powiada, ci, którzy oczekują Pana, nabierają siły. Zbijają się w górę na skrzydłach jak orły. Biegną, a nie mdleją. Idą, a nie ustają. A więc oczekiwanie. Kochani, może na sam koniec przeczytam jeszcze fragment tego oczekiwania, tej desperacji, jaka była ponad 100 lat temu na Azusa Street, kiedy Duch Święty zstąpił. To też mam, że tak powiem, usłyszałem od kogoś, więc chciałbym to przeczytać. Posłuchajmy tego, jak to się stało i jakie było działanie Boże. Był 3 z 10 dni zaplanowanego postu. Kaznodzieja William Seymour z kilkoma osobami w domu oczekiwali na Pana. Gdy nagle jakby uderzenie piorunem, zostali zrzuceni na podłogę i zaczęli mówić innymi językami, głośno krzycząc i chwaląc Boga. Wśród tych osób jest też kobieta, Jenny Evans Moore, 2 lata później żona Williama Seymoura, która także spadła z krzesła, leżąc na podłodze, została napełniona Duchem Świętym i zaczyna śpiewać nową pieśń w innych językach. Nagle Duch Święty porywa ją i prowadzi do pianina, który jest w pokoju. Jenny siada za pianinem i pod mocą Ducha Świętego gra nową pieśń dla Pana, śpiewając w językach, nigdy wcześniej nie grając i nie ucząc się grać na pianinie. Do sąsiednich, pobliskich domów zaczynają docierać krzyki i śpiewy radości, wydobywające się z domu przy tej ulicy, gdzie oni byli. Wiadomość szybko się rozchodzi, miasto jest poruszone, zbierają się tłumy. To się dzieje w godzinach, nie w dniach, tylko w godzinach. To teraz co opisuję. A więc zbierają się tłumy, które nie mogły się zmieścić w domu, więc ganek stał się sceną, a tłumy były zgromadzone wokoło domu, na ulicy, słuchając tego, co miał do powiedzenia William Seymour w mocy ducha. Przez kolejne 3 dni i 3 noce zaczęły pojawiać się tłumy z innych miast oraz całego świata. Informacje rozprzestrzeniły się szybko, ludzie upadali na ziemię pod mocą Bożą, gdy tylko zbliżali się do miejsca spotkania. Ludzie byli chrzczeni w Duchu Świętym, chorzy zostawali uzdrowieni, a grzesznicy dostępowali zbawienia. Świadectwo tych, którzy uczestniczyli w tym poruszeniu, brzmiało: jestem zbawiony, jestem uświęcony i jestem napełniony Duchem Świętym. Aby pomieścić tłumy, przenieśli się do starego, zrujnowanego budynku byłej stadniny przy ulicy Azusa Street 312. Od tego dnia spotkania trwały codziennie, 7 razy w tygodniu, od wczesnych godzin porannych do późnych godzin popołudniowych. Wydarzenia te stały się ikoną przebudzenia XX wieku, które stało się znane na całym świecie. Przebudzenie charakteryzowało się duchowymi doświadczeniami, którym towarzyszyły świadectwa o cudach uzdrowienia fizycznego, mówienia innymi językami. Uczestniczy
byli krytykowani przez niektóre media świeckie i teologów chrześcijańskich za zachowania uważane za oburzające i nieortodoksyjne, zwłaszcza w tamtych czasach. Dzisiaj przebudzenie to 100 lat później uważane jest przez historyków za główny katalizator rozprzestrzeniania się ruchu zielonoświątkowego w XX wieku. To jest taki krótki opis, może bardziej szczegółowy, co się tam działo. Kochani, my widzimy, że to, co się tam działo, to nie były jakieś dni, miesiące, lata, tylko to były godziny, kiedy Duch Święty zstąpił. To było, jak ja to czytam, to jest opis dziejów apostolskich. I nie tylko tam się to wydarzało, bo czytamy o takich wylaniach Ducha Świętego w wielu, wielu miejscach na ziemi. W XX wieku i teraz w XXI wieku. Wiele, wiele takich miejsc możemy słyszeć. I ja również marzę i tęsknię za takim działaniem Ducha Świętego w naszym życiu, w naszym zborze. I chcę, abyśmy właśnie przeżywali pełnię, taką pełnię, którą Bóg nam przygotował. Abyśmy nie musieli jeździć bez wspomagania, ale żebyśmy mogli wspomagani przez Ducha Świętego oglądać wielkie, potężne żniwo. Ale do tego potrzebna jesteśmy my wszyscy, jako jedna zgrana drużyna. Niezależnie od tego, co o sobie myślisz, pamiętaj, jesteś w tej trzydziestce. Jesteś w tej trzydziestce. I kochani, chcielibyśmy teraz powstać, pomodlimy się i podziękować Bogu za to, że jesteśmy w tej trzydziestce, że Bóg nas wybrał i że przeznaczył nas do celów zaszczytnych. Ale chcielibyśmy też Pana prosić w szczególny sposób, abyśmy przyczyniali się do tego, żeby Pan miał zupełne upodobanie w nas, aby, tak jak Paweł mówił, abyście byli szczytem radości, dopełnijcie radości mojej, abyśmy również dopełnili radości naszego Pana, abyśmy mogli być w jednomyślności, abyśmy jednym duchem, wiedząc, do czego nas Pan powołał, aby reprezentować Jego charakter, czyli ta różnorodność, ale w jedności, różnorodność w jedności, tak jak ta kiść, chociaż jest jedna, tak wiele gron, ale jest jedna, która obrazuje naszego Pana, tak samo nasze życie, nasz Kościół, nasz zbór. Niechby takim właśnie był obrazem dla tego świata, że Pan steruje, że Pan kieruje tym Kościołem. Nie jakiś człowiek, ale Pan kieruje. Zgodni w jednomyślności. Kochani, módlmy się i prośmy Pana o to, żeby pomógł nam zachować jednomyślność. I w tej jednomyślności chcemy szukać Jego pełni. A wierzę, że Pan wyleje takie błogosławieństwo, jakim czytamy w Psalmie 133, że Pan da błogosławieństwo i życie na wieki wieków. To jest nasz cel, do którego jesteśmy powołani, aby zebrać żniwo. Ojcze, dziękujemy Ci z całego serca za Twoje słowo, za to, że Ty jesteś Bogiem, który tak bardzo tutaj, Panie Jezu, kiedy byłeś na ziemi, tak bardzo modliłeś się o jedność Kościoła, o to, żebyśmy byli zwarci jak jedna drużyna. Panie, dziękujemy Ci, że Ty nas powołałeś do tej drużyny, że dałeś nam, podpisałeś z nami kontrakt, z którego się nie wycofasz, ale też oczekujesz od nas właściwej postawy, postawy jednomyślności. I też powiedziałeś, że będzie nagroda, że będzie nagroda, Panie. I my chcemy, aby tą nagrodą było to, że zbierzemy, Panie, żniwo. Panie, chcemy oczekiwać na pełnię Twojego Ducha Świętego i chcemy, Panie, oczekiwać z gorliwością. Chcemy być gwałtownikami, Panie, powiedzieć, nie puszczę się Ciebie, dopóki nam nie pobłogosławisz, dopóki nie ześlesz pełni swojej mocy, pełni swojego błogosławieństwa, Panie. My potrzebujemy tego. My nie chcemy się zadowolić tą płcizną. Nie chcemy się nawet po kolana, czy nawet po biodra, ale my chcemy płynąć w Duchu Świętym, Panie. Bo tylko wtedy możemy być tymi, którzy przynoszą błogosławieństwo, którzy przynoszą życie dla innych. Panie, chcemy płynąć w Duchu Świętym. My nie chcemy ograniczać Ciebie, Panie. Dlatego prosimy Ciebie, wybacz nam za wszelką niejednomyślność, Panie. Wybacz nam, jeśli, Panie, nie działamy wspólnie. Pomóż nam, Panie, abyśmy mogli oczekiwać tej jedności na Ciebie, abyśmy mogli doświadczać Twojego cudownego działania pośród nas. Potrzebujemy Ciebie, Panie, bo bez Ciebie nie potrafimy nic zrobić.
Panie, modlimy się o to. Dziękujemy Ci, że Ty tak bardzo kochasz jedność, bo Ty jesteś jeden. Chociaż w trzech osobach, ale jako jeden Bóg, Panie. Dziękujemy Ci za to. Wywyższamy Ciebie, uwielbiamy. Błogosław każdego z nas. Posil, wzmocnij, Panie. I daj, Panie, tą świadomość, kim jesteśmy w Tobie, do czego jesteśmy powołani. O, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Ciebie. Amen.